W bezsenną środę powraca para najsłynniejszych współczesnych demonologów, czyli Ed i Lorraine Warren. Czy tym razem ich książka będzie straszyć? Hej, hej, moi drodzy, w ten mroczny i tajemniczy dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. Z ogromną radością i dumą przedstawiam Wam wielkobukowy, bezsenny patronat we współpracy z wydawnictwem Replika, czyli Nawiedzenia, historie prawdziwe Eda i Lorraine Warren. Książka została spisana przez Roberta Davida Chase'a, we współpracy z którym ta najsłynniejsza para demonologów stworzyła całą serię książek. Co prawda Ed i Lorraine Warren już oboje odeszli z tego świata, Lorraine w tym roku właśnie, jednak ich opowieści robią szczególne wrażenie na wszystkich tych, którzy mają otwarty umysł i fascynują i poruszają oczywiście wyobraźnię. Polski tytuł tej książki, czyli Nawiedzenia, historie prawdziwe, może być nieco mylący, a to dlatego, że oryginalny tytuł brzmi Graveyard, czyli cmentarz, a sama książka opowiada o duchach, o zjawach i o aparycjach, które pojawiają się właśnie na cmentarzach. I nie są to byle jakie cmentarze, ale chociażby jeden z najstarszych amerykańskich cmentarzy, czyli cmentarz Union, który jest usytuowany w rodzinnym stanie Warrenów z wyboru, czyli w Connecticut. To miejsce pełne paranormalnych i nienaturalnych zjawisk, które dla Warrenów mają podłoże zarówno w historii tego miejsca, w indiańskiej ziemi, na którym cmentarz jest usytuowany, jak i w procesach czarownic, które niedaleko tego cmentarza miały miejsce. Czytelnik poznaje w tej książce historię zbłąkanych dusz, tych dobrych i tych złych, tych, które ostrzegają i tych, które nawiedzają, jak również demonów, które polują na zbłąkanych wędrowców. Są to opowieści, które powracają zarówno do przeszłości, do relacji z przeszłych wydarzeń sprzed dziesięcioleci, ale także są to relacje współczesnych świadków różnych dziwnych sytuacji, które miały miejsce właśnie na cmentarzach Nowej Anglii z cmentarzem Union na czele. Każda z tych opowieści opatrzona jest komentarzem albo Eda, albo Lorraine, komentarzami, które próbują wyjaśnić owe zjawiska lub przedstawić cały fenomen. A teraz czas na najważniejsze pytanie bezsennej środy, czyli czy straszy? Czy nawiedzenia, historie prawdziwe straszą? O ile demonolodzy ze względu na swój charakterystyczny temat, jaki poruszali, czyli temat opętań, miejscami naprawdę przerażali, to już nawiedzenia, historie prawdziwe raczej nie straszą, a przynajmniej nie w ten sposób. W zamian natomiast oferują atmosferę takich tajemniczych opowieści, które sobie snujemy na przykład przy ognisku, żeby się nastraszyć. Takich historii, które opowiadamy sobie wtedy, kiedy przechodzimy właśnie wieczorną porą koło cmentarzy albo innych zapomnianych, opuszczonych miejsc. Przewijają się tutaj białe damy, skrzywdzone dziewczęta, zbłąkani wędrowcy i ich dusze wołające o zbawienie, które nigdy nie nadchodzi. To, czego moim zdaniem brakuje w nawiedzeniach, to tej walki dobra ze złem, tego poczucia, że świadkowie tych wszystkich wydarzeń, ofiary powiedzmy tych nawiedzeń, w jakiś sposób walczą o duszę, walczą o uwolnienie. Opowieści z nawiedzeń tak jakby snują się jak ta biaława mgła nad ranem, niby kiedy jest najciemniej, kiedy jeszcze nie wstaje słońce, ale my już wiemy, że za chwilę wstanie i to wszystko po prostu zniknie i cały strach rozniesie się w pył. Nawiedzenia, historie prawdziwe zostały po raz pierwszy wydane w 1992 roku, więc podobnie jak demonolodzy, nie jest to książka współczesna, przynajmniej w tym takim tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Jednak w odróżnieniu od demonologów, w którym nieco drażniła ta cała aura lat 70. i New Age'u, o której cały czas wspominał Ed i Lorraine w swojej książce, to tutaj w nawiedzeniach jednak te opowieści, które poznajemy, są bardziej uniwersalne. One już są niemal nam współczesne i nie czujemy tego oderwania od innej epoki. To historie o duchach i zjawach cmentarnych. Jest różnica w tym nazewnictwie, słuchajcie, jest różnica. To historie o miejscach, w których granica między życiem a śmiercią jest tak cienka, jest tak cieniutka, że można widać te miejsca, w których prześwituje, w których te światy się przenikają. Ed i Lorraine Warren w tych opowieściach zdają się być tacy dobrotliwi. Oni używają takiego prostego, popularnego języka, tak żeby wszystko było tutaj jasne, zrozumiałe, tak kawa na ławę. Nawet jeżeli używają jakichś pojęć, to oni od razu je tłumaczą.
Ich opowieści to są takie historie, które można by usłyszeć na przykład siedząc w jakimś pubie, w jakimś odludnym miejscu na końcu świata, gdzie jest tylko dwóch po prostu pijaczków siedzących z kuflami od kilku godzin przy barze i oni snują opowieść o jakichś mokradłach czy bagniskach, albo na przykład od jakiejś starej ciotki, która mieszka daleko na jakiejś zapadłej wsi. Nie ma tu zbędnych metafor, nie ma zakrętów, nie ma żadnych fabularnych zawiasów, ale jest prawda, a przynajmniej to, w co wierzą nasi demonolodzy. Czyli historie o błąkających się duszach, o nawiedzonych cmentarzach, w których czas tak jakby się zatrzymał. W których czas nie ma do końca znaczenia, dlatego że tam wszystko zostało tak, jak było i nic się nie zmieni pomimo mijających epok i pędzącego naprzód świata. Słuchajcie, kto lubi Warrenów tak jak ja, ten z lektury nawiedzeń będzie miał prawdziwą frajdę, dlatego że ta książka jest idealną kontynuacją tak naprawdę demonologów, ale pokazuje tym razem zupełnie inny aspekt ich pracy. I słuchajcie, wcale też nie trzeba wierzyć w duchy, wcale nie trzeba wierzyć w demony, żeby po prostu świetnie się bawić przy lekturze i nieco się nastraszyć, ale tak nie za mocno, więc jeżeli chcecie poznać Edda i Lorraine Warrenów, to zacznijcie właśnie od nawiedzeń historii prawdziwych. Dajcie mi koniecznie znać, czy czytaliście demonologów, jeżeli nie, to zapraszam Was na recenzję Wielkiego Booka tutaj na kanale, jak i zarówno na blogu, dlatego że pisałam o tej książce właśnie i powstał również filmik już jakiś czas temu, dlatego serdecznie Was zapraszam. Dajcie mi znać, czy widzieliście filmy o tych demonologach, czyli oczywiście The Conjuring, ja nie pamiętam polskiego tytułu, bardzo Was przepraszam, ale też Annabelle, serię o Annabelle. Dawajcie znać, czy lubicie te filmy, czy oglądaliście, jak Wam się podobało, no i czy właśnie lubicie w ogóle Warrenów. To czy wierzycie, to nie będę Was pytać, bo to jest Wasza osobista sprawa. O, zapraszam Was na więcej na bloga, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to zapraszam Was na najlepsze horrory 2019 do tej pory, czyli 5 moim zdaniem najlepszych tytułów, jakie do tej pory pojawiły się w 2019 roku właśnie. A jeśli jesteście tutaj nowi, to witam Was serdecznie. O horrorze opowiadam co tydzień w każdą bezsenną środę, tak? Bo tutaj środy są bezsenne. A jeśli Wam się spodoba, to zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!